Także, cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście mnie, tak, ja was witam w serii Brancza Polskiej Farmy, oczywiście nie innej na tej kanale. Na wstępie proszę was, jak zwykle, zostawiam tutaj łapeczkę w górę pod dzisiejszym materiałem. Na wczorajszym oczywiście odcinku zostawiliście coś ponad, było chyba 1300, 1400, w sumie nawet nie pamiętam, ale zostawiliście taki próg, o który was prosiłem, czyli zostawiliście po prostu tyle łapek. Za to oczywiście wam bardzo tutaj z tego miejsca dziękuję. Subika zostawcie oczywiście na kanale, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, bo lecimy teraz po 36 tysięcy. Aktualnie brakuje niecałe jeszcze 700 jakoś, 600. Także dobijamy oczywiście, lecimy dur. Tutaj macie 10 subskrybentów do tego kanału, także jeżeli chcecie być wyświetlony na kolejnym odcinku, to dzisiaj stawię subskrypcję, ja cię wyświetlę na kolejnym odcinku, tak jak mówiłem. Tutaj macie oczywiście grupę Szwagry Pipcia, link macie podany w opisie, także zapraszam was bardzo serdecznie, ten kto jeszcze nie dołączył. No i tak jak mówię, łapeczkę w górę pod dzisiejszym materiałem. No i napiszcie hashtag, hashtagiem dzisiejszego będzie hashtag tajemnica, a ja wam przypnę serduszko. Tak widzowie, jak brzmi sam hashtag tajemnica. Chodzi widzowie, że chcielibyśmy się dzisiaj odkryć tą tajemnicę jakąś z Marka Tomaszewskiego. O co dokładnie widzowie chodzi? Jak wiecie, bardzo... No pewnie każdy z widzów zna, ci tych starszych, którzy subskrybują kanał i oglądają, ci tych młodszych, co dopiero subskrybują nasz kanał, wie, że Marek Tomaszewski posiada swój złom. Jakoś tydzień, najczęściej tydzień, może miesiąc, dwa tygodnie temu, był taki widowy odcinek, że pojechaliśmy sobie oczywiście na złom, nie? I tam, wiecie, przy tym jego domku jest tak, są takie jedne drzwi, gdzie są po prostu otwarte. Tam jest po prostu jego biuro do złomu, wiecie o co chodzi. Tam, gdzie skupuje, można jego przyjechać, kupić złom, sprzedać złom. Ogólnie biuro, nie? Ale jak widzieliście, po lewej stronie są takie drzwi, które są po prostu zabite deskami. Ten, kto pamięta ten odcinek, w którym właśnie mówiłem, że coś mi te drzwi interesują, że coś tam może być jednak, widzowie, ukryte przez Marka Tomaszewskiego. Pamiętacie oczywiście te drzwi? Mam nadzieję, że tak. Te takie drzwi, które były właśnie zabite deskami. Tam było 5 desek zabitych i jeszcze okno po lewej stronie także było zabite deskami, nie? Także dzisiaj, widzowie, jest taki totalny odcinek, taki bardzo ciekawy, dla was to pooglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Chcecie więcej, to łapeczkę oraz subika na kanale, tak jak zwykle, nie? Więc dzisiaj idziemy odkryć tajemnicę Marka Tomaszewskiego ze złomu, ale nie nastawiajcie się, widzowie, na to, że może być coś tam ciekawego. Bo też widziałem takie przypadki, że po prostu ktoś miał też taki tam ten złom, nie, oczywiście. Też miał właśnie tutaj takie, że po prawej stronie właśnie było biuro, a po lewej stronie miał też takie właśnie zabarykodowane oczywiście drzwi. I to były właśnie drzwi do wspólnika jego, do wspólnika, którego właśnie już nie było, bo razem mieli właśnie jakąś taką, prowadzili złom, potem ten wspólnik, no, wszystko oddał tamtemu gościowi i jakoś właśnie razem trzymali tą firmę i właśnie to się potem rozpadło i tylko jeden trzymał, a tam po prostu te lokal jego po prostu zamknęli deskami, nie? Także może być ta sama w tym przypadku, ale nie wiadomo. Także dzisiaj idziemy to oczywiście odkryć, ja mam przy sobie specjalny sprzęt, który sobie, widzowie, oczywiście ogarnąłem, bo przecież, widzowie, trzeba będzie chyba jakoś wziąć i te deski porozwalać, wiecie o co chodzi, nie? Te deski po prostu trzeba będzie jakoś odhaczyć i wyrzucić, żeby po prostu mieć wolną rękę do otwarcia tych drzwi, wiecie o co chodzi, nie? Tak więc przygotowałem sobie, widzowie, tutaj, nie, broń oczywiście nie, widzowie, broni dzisiaj ze sobą nie bierzemy, broń nam jest w ogóle, widzowie, dzisiaj nawet nie potrzebna do tego odcinku, ale aczkolwiek mamy tutaj, widzowie, drugi przedmiot, jaki oczywiście, widzowie, jest tutaj, mamy siekierę, tylko czekajcie, bo coś tu nie mogę do domu wejść, dobra, mamy oczywiście, widzicie, siekierę, siekiera nam się jak najbardziej, widzowie, oczywiście przyda, będzie nam, widzowie, bardzo z łatwości oczywiście otworzyć te drzwi, parę razy postukamy w te deski oczywiście nam szczelo i wtedy będziemy mogli, widzowie, dowiedzieć się całą historię na woli brudnowskiej związaną z Jasonem, myślę, z Markiem Tomaszewskim i ogólnie z tym wszystkim związanym, z tym całym tutaj, widzowie, burdelem. Jak słyszycie, dzisiaj Jason na odcinku grasuje. Jak zwykle teraz, widzowie, coraz częściej się ogólnie pojawia na moim gospodarstwie, ale to powiem ci, że powiem wam, widzowie, że bardzo ciekawe, w sumie ciekawsze są odcinki, także myślę, że wam się też to spodoba, że częściej Jason. Może nawet super, gdyby właśnie może dzisiaj Jason, bo może nawet przy tym oczywiście rozwalaniu tych drzwi, może on to jest jego, może może to on jest jednak, widzowie, tym wspólnikiem Marka Tomaszewskiego, może razem coś ukrywają, ale to wszystko dowiecie się, widzowie, za kilka minut, myślę. Tylko czekajcie, zlokalizuję, gdzie on jedzie. On tu ogólnie jedzie, bo słyszałem, że gdzieś tutaj jedzie, chyba w pobliżu jest. Dobra, jest, po lewej stronie, wyjeżdżał, jedzie lodówką swoją. Tym razem jedzie tą inną, wiecie którą? To ze zmobiska tego swojego, z tych swoich ciał, z tych swoich ofiar. Czekajcie, będzie jechał. Jedzie, patrzcie, jedzie.
Nie mam możliwości na hak. Dobra, czekajcie. Jedziemy po BMW. Czekajcie, żeby on mi nie wjechał na gospodarkę, cholera jasna. On teraz się widowie boi mnie. Mam nadzieję, że mi nie zabierze butli. No, no musiał wziąć widowie te butle. No zobaczcie, no ukradł mi butle. Tam jeden i złodziej. Kurwa, no nie, nie da rady, no nie da rady, no. Ale dobra. Na gdzieś co ma widzowie, przyjdzie też czas. Przyjdzie też czas, zapowiedziałem widzowie, wszystko na spokojnie. Każdego jednego trzeba będzie widzowie zlikwidować z Woli Brunowskiej. Na spokojnie. Pierwszy w kolejce na pewno jest Indoor. A potem Jasonem widzowie się zajmiemy inną sprawą. Bo na Jasona widzowie trzeba mieć dobry plan, bo powiem. Dobry plan, bo to widzowie naprawdę taki... Tak, to jest taki widzowie, powiem wam, taki rudy lis, jak wam powiem, nie? On wie, co się może dziać, on jest po prostu doświadczony w tych sprawach, nie? A Indoor to Indoor, nie? On by nawet nie zauważył, że mu ciągnik zginął do gospodarstwa, nie? A to, co ginie do gospodarstwa Jasona, to on wie, co się dzieje. To, co widzowie... To, co widzowie ginie u Jasona na gospodarstwie, to on szybko się widzowie orientuje i najzwyklej to widzowie zawsze przyjeżdża do mnie na gospodarstwo i zawsze coś ode mnie oczekuje i zawsze myśli, że to ja. Dobra, do BMW schowana oczywiście jest siekiera. Tak jak mówiłem, łapeczkę w górę po dzisiejszym materiałem koniecznie widzą zostaw, żeby tutaj oglądać kolejne fajne materiały na tym kanale. Subika na kanale, bo lecę po 36 tysięcy subskrybentów. Dobra, i oczywiście lewy tutaj, lewy, tak powiem, bez kierunkowskazu oczywiście, ale w lewą stronę sobie skręcamy i oczywiście jedziemy sobie na zoom do Marka Tomaszewskiego, odkryć dzisiaj daje wszystkie tajemnice Woli Brunowskiej, złomą tajemnicę Marka Tomaszewskiego, kim naprawdę widzę, ta osoba jest, bo tak naprawdę widzę, Marek Tomaszewski to jest może jednak Jason? Nie wiadomo, widzę, wszystko się dzisiaj oczywiście dowiemy. Postaramy się widzowie dzisiaj otworzyć drzwi. Jak się nie będzie, nie dostanę się klucza, nie dostanę się jakoś tam siekierą, nie znajdę klucza, tak jak mówię, cokolwiek, to po prostu się weźmie widzowie, drzwi się po prostu, no wyłamie się i tyle, nie? Ale nie chciałbym widzowie wyłamywać drzwi, no wiecie o co chodzi, ja nie jestem takim chuliganem. Także chciałbym tutaj na spokojnie, ale przepraszam bardzo, ktoś tutaj drogę... Ty, co tam się kurwa pali? Ale o, tam Jason biega. Gdzie? Czekacie sobie, zgaszę auto, bo to coś widowie, coś tu się dzieje. Butla moja stoi, tutaj auto stoi ze zoomowiska. A co tam się dzieje, do cholery jasnej? Co tam się dzieje? Jakieś stare widowie auto w ogóle rozwalone z szybą przednią. Dymiące się w ogóle. I jakiś człowieczek. O co to chodzi, co się dzieje? I co on widzowie myśli, że teraz tak zamówi policję, żeby tu przyjechała, że ja nie byłem świadkiem, bo morderca zarabi sobie w samej widzowie może wrobić w to. Nie wiem widzowie o co tu chodzi. Pomocy, człowiek pomóż mi! O, zaraz życie? Przyjedzie tutaj! Pomóż mi! O, słyszycie? Mójście mi, on mi uwiązał! Do maski! O, słyszycie? I teraz nie wiem widzowie co ja mam w tym stanie zrobić, bo wiecie, policja może zamówić. I za chwilę będzie widzowie, że ja tutaj próbowałem kogoś zabić na odcinku, nie? Ty nie rady mnie, to pułapka jest! O, słyszeliście? Opróżnij łeb! O. Pomóż mi! Dzwoń na policję! Słyszeliście? Coś tutaj się dzieje. Jack sangresuje tutaj gdzieś w pobliżu, jest! Paśmy mi przykleją mnie! Dobra, jadę. Pomóż mi! Słuchajcie, czy ja tu w ogóle jestem w stanie zjechać na pobocze? Jestem, dobra, zawinę tutaj elegancko. Żeby tutaj gdzieś nie wjechać do jeziorka oczywiście, tego najbliższego tutaj. Jedzie tu! Czekajcie sobie stronę elegancką. Nie wiem, tu prawdopodobnie gdzieś Jason jest, ale nie wiem gdzie. To jak widzicie, w ogóle widać jakieś auto rozwalone stoi. Na poboczu ktoś zostawił. No to Jason zostawił prawdopodobnie, bo kto inny. Specjalnie tutaj postawił to. A to auto wiecie dlaczego postawił tutaj? Bo myślę, że jak będę jechał rozpędzony, to w to auto uderzy i wiecie, nie? I że po prostu będzie wypadek tutaj na drodze. Ale ja oczywiście zauważyłem widzowie to auto tutaj stoi z tymi moimi butlami, bo my się... Halo, pomóż mi, pomóż mi. Chłopaku. Pomóż mi. Ty to chyba leżysz już chyba 3 dni. Leżę, mnie wiąże już, nie wiem co mam robić, 5 lat nie wiem nic. Dobra, kości czekaj. Same. Czekaj chłopaku, ja cię wezmę na plecy.
Pójdziemy. Da, ktoś tu jest tutaj. Poczekaj, chłopaku, ja cię zaniosę do twojej babki, dobra? Babki ci zaniosę, to ty podajesz. Czekajcie. Ziom jest. Dobra, bo to widzę, postawię go na razie tutaj. O. Dobra, stój sobie tu na razie. Zaraz mówię tego. Pogotowie ratunkowe. Da. Zginiesz, nie żyję. A. Dobra, wsiadamy i wyjedziemy. Zaraz słyszę widowy śmiech tego Jasona, ale nie wiem, o co to chodzi. Lepiej się rozglądy wszędzie, bo zginiesz dzisiaj. Jedzie do Marka Tomaszewskiego. On ci żyje. Dobra, widzę, ja zajeżdżam tutaj, otwieram oczywiście bramę. Przy okazji sobie zamknę tą bramę, żeby nikt widzowie czasem tutaj do mnie nie wjechał. O cholera jasna! Jakie dole! A się w kolejne! O, sikereczkę ma! Gdzieś mi się żawi gdzieś! Ja pierdolę! Cholera jasna! Ludzie! Nie Marek! Nie Marek! W pokaźniku widzowie u mnie siedział! Czekajcie, on tam poszedł do Marka tą wszystkiego. Jednak wiecie widzowie co? Ja chyba dzisiaj widzowie rezygnuję z tego. No. Sikiereczkę ma, kurwa, sikiery mogę wyciąć. Widzowie, ja dzisiaj chyba z tego jednak rezygnuję. Bo z tego widzowie chyba nic nie będzie. Bo jak widzicie, on tutaj stoi przy moim aucie BMW i wyciąga moją siekierę, która dzisiejszą akcję sobie przyszykowałem i siedział u mnie widzowie w bagażniku. I on dzisiaj ogólnie widzowie na mnie poluje. Tak, tylko ciekawe gdzie on teraz jest. No, widzowie chyba tak jak mówię widzowie, ja chyba sobie dzisiaj jednak to odpuszczam. Chyba na inny to odcinek widzowie zostawimy. Bo jak widzicie, coś tutaj zaczyna się widzowie dzisiaj dziać złego. Jedzie. Jedbeszki kurwa, podpalę tego Marka. Podpalę tego kurwa jego całą gospodarkę. Jedę o to. Pierdolak siwny. Tu nie jest. To siwny kopci! Patrzcie co się dzieje! Czemu on pojechał? Jaki dym! Ja pierdolę. Ale jaja. Gdzie? Powiem wam tak widzowie. Gdyby widzowie coś na tym zombie nie było, wiecie o co chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że jakby nie było coś takiego bardzo wartościowego tutaj w tym miejscu, ukryte, to by widzowie tutaj nie przyjechał dzisiaj. On musiał po prostu wiedzieć, że ja coś takiego, taki odcinek szykuję i on wiedział, że ja dzisiaj po to przyjadę tutaj. Odkryć to miejsce. I widzicie, on coś dzisiaj tego miejsca bardzo dobrze pilnuje. O coś widzowie tutaj chodzi, więc... Ara, podłożenie ono. A ty tak już wybuchnie. Więc widzowie, ja ten temat zostawiam i myślę widzowie, że przyjedziemy chyba tutaj w nocy. Ale proszę mi oddać butlę, bo to serwana jest firmy. Dobra, widzowie. Ja teraz myślę jak najbardziej tutaj teraz na taką sprawę, jak tu widzowie teraz BMW chciał uzyskać. Dobra, pojechał. Dobra, pojechał. Auto widzowie zostawił tutaj, widzicie, coś za bardzo pilnuje dzisiaj tego miejsca. Chodzi mi widzowie o te drzwi, widzicie? Chciałbym widzowie dzisiaj to... No dzisiaj mówię, chyba dzisiaj widzowie daje sobie spokój, bo on za chwilę może znowu przyjechać. Na razie nic się nie dzieje. Ale widzicie, chciałbym widzowie te drzwi po prostu otworzyć. Chciałbym się dowiedzieć co, o co chodzi widzowie z tym złomem Marka tą wszystkiego, nie?
Bo jak widzicie na dzisiejszym odcinku, taka dziwna sytuacja się wydarzyła, że bardzo często tutaj coś teraz Jason się pojawia tutaj teraz, nie? Tak jakby coś było tutaj zamieszanego z tym budynkiem, nie? Jak widzicie. Także jak chcecie widzowie tego, tutaj kolejną część, chcielibyście, żebyśmy widzowie otworzyli te drzwi, zostawcie tutaj 1500 łapę w górę i jakoś my się widzowie, że się dogadamy i nagramy taki odcinek, nie? Bo mówię wam, będę oczywiście ryzykował tutaj życiem ze strony Jasona, bo może mi widzowie zabić przy tej sytuacji. No ale tak jak mówię, ja dzisiaj widzowie nie jestem w stanie tego zrobić. Dorwę ci, motherfucker! Widzicie, co się dzisiaj dzieje, no prosto się mści. Ja nie jestem widzowie dziś w stanie tego zrobić. Bo nie, jest zbyt mało czasu, nie? Ja muszę widzowie to zrobić na spokojnie. Oj, teraz widzowie nie wiem gdzie on jest, a jeździ gdzieś tutaj i co chwilę się wydziera. Ale nie wiem gdzie on jest. Dobra. Teraz tak, butla siekiera została. W bagażniku w ogóle u mnie siedzi, widzicie widzowie? Także ja dzisiaj daję sobie spokój, bo ja za chwilę wsiądzie mi do bagażnika, a ja go zawiozę do siebie na gospodarkę, wtedy dopiero będę cyrki siedziały. Jak jeszcze u mnie widzę na gospodarce zamieszka. Także lepiej widzowie pomyślcie, widzowie, co robić. Pomyślcie co robić, bo to coś tutaj widzowie, jakieś tutaj wielkie tajemnice się skrywają u Marka Tomaszewskiego na gospodarstwie. Dobra, nie ma go. Teraz tak, butla. Dobra widzowie, walić te butle moje, niech ono tutaj stoi sobie. Albo nie, no szkoda taki butli. No dobra, nie stoi. Wsiadamy widzowie do BMW, zamykamy bagażnik, a widzowie stąd odjeżdżam dzisiaj. Odjeżdżam stąd widzowie, bo to nie ma widzowie co ryzykować, nie? Nie ma co widzowie dzisiaj ryzykować, bo mówię, jest za mało widzowie czasu, a na dodatek widzowie jeszcze jest dzień. Ja zamykam widzowie na razie bramę tutaj. Zamykam sobie bramę elegancko tego. Dobra, żeby nic co tego. Jest widzowie za młoda godzina. Jason dzisiaj jest u siebie tutaj na Woli Brudnowskiej, także nie jestem w stanie widzowie dzisiaj nic konkretnego wam pokazać i zrobić, nie? Szkoda bardzo. Przejedziemy się widzowie troszeczkę w kawałek na tamtą stronę jeszcze wam powiem. Tutaj się przejedziemy jeszcze. O, ogólnie pojedziemy na to zamówisko widzowie jeszcze. Chciałem wam pokazać dokładnie jak ono wygląda. Na ostatnim odcinku żeśmy to widzowie odkryli, ale nie by wam pokazałem, bo potem był pościg oczywiście za mną, żeście widzieli. Jason mnie gonił aż pod samą swoją gospodarkę. Także nie byłem wam w stanie zbytnio tego pokazać, a chciałbym dzisiaj wam to widzowie pokazać bardziej bliska. Jakie tam auto się znajduje, kogo ewentualnie. Bo powiem wam tak, że są tam widzowie takie auta, które występowały widzowie u nas na odcinku już, nie wiem. O cholera jasna, on tu widzowie już jest. Także chyba też nie będę w stanie tego pokazać, ale dobra. Zaryzykujemy. Postawił widzowie tutaj tego swojego, nie wiem co to widzowie, jak to auto się nazywa. Ale postawił tego gruchotu na środku drogi tutaj. Dobra, jedziemy tu na złom. Zobaczcie widzowie co tu się znajduje, to nawet widzowie jest straż pożarna, straż leśna. Zobaczcie, po prawej stronie, widzicie? Stoi straż leśna. Nawet jest to auto ich. Zobaczcie co się znajduje, Opel Astra, BMW, Maluch, Lublin, Skoda tego Krzysztofa chyba, nie wiem, pamiętacie może był taki dbany z panem Darkiem, nie? Moja Lada, widzowie, Lada stoi tutaj, zobaczcie, po lewej stronie spalona moja Lada. Tutaj stoi w ogóle Marynki też, sprzęt, tam swojego auto, tutaj widzicie kolejne jakieś tego ukradzione z wojska, nie? To autko tutaj, ten UAZ, widzicie? Tutaj jest w ogóle Wołga stoi, Jarka Ogarka. Czekajcie, mu chyba tu jedzie. Czekajcie, widzowie, stąd wyjeżdżam jak najszybciej. Dobra, nie jedzie. Myślałem, że widzowie, że jedzie. Dobra. Jedziemy. Szkoda, widzowie, że dzisiaj się odcinku się nie dało to zrobić, ale... Cholera jasna! I odpalił. Czekajcie, jego brat leży tutaj! Gdzie mój brat? O, jest tutaj! Tu na chuj, zjechałeś mnie! Uratowałem się, żyjesz? Dobra, żyjesz. Ładuj się na pakę, gonimy go. Ładuj się na pakę, przywiążę cię. Jup! Nie, 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 nie,
brat! Został jego brata! Kurde! Łeb urwałem mu, smoki snowi. Żyjesz? Ale ukryłby mu tego brata! No widzicie, widzowie, coś za bardzo wozi tego swojego brata, widzowie, coś za bardzo wozi, nie? Jakby może, widzowie, tego brata jego ukradł, może, widzowie, skończyłby się jeszcze ten Jason na woli prudności. Szukałem ci, bracie, gdzie ty bijesz? Syn, gdzie ty jedziesz? Dobra, jedziemy na zamówisko. Dobra, pokażę ci sprzęty moje. Tam pojechał, widzowie, na zamówisko pojechał, widzicie. Chodź! Dobra, to ja się podała auto! Pakuj się! Chcesz się spać, tam gdzieś się spać, to ci tylko fornetki położę tam, byś spał. Jep! Ach! Jep! Tu ci nikt nie znajdzie, tu ci nikt nie znajdzie. Pakuj się! O! O! Jep! Dobra, wyjadę. Pojadę zlecenie. Będę ci widział za godzinę czasu z tobą. Uj, widzę, teraz jest okazja, żeby zajebać tego Lubina. Tym bratem. Tylko teraz, widzę, została mi tylko teraz okazja, jest, wiedział o tym. Dobra, rura. Urwa, jechać nie chcę. Komotory się rozwalały chyba. No zlecenia, ludzi zabijać. Motherfucker. Pojechał, widzowie. Czyli to jest ten brat? Ty jest. On w ogóle żyje? Jest, widzowie, ten brat, zobaczcie. Ale on w ogóle nie żyje, to po co mu go? O co tu chodzi? No dobra, widzowie. Czy jednak? Nie, dobra, żyje. Dobra, widzowie, jak macie plan, co robimy z bratem Jasona, to napiszcie mi oczywiście w komentarzu. Zostawcie dzisiaj pod dzisiejszym odcinkiem łapeczkę w górę dla zachęty oczywiście na kolejne odcinki, żeby tworzyć. Subika na kanale, bo lecimy po 36 tysięcy subskrypcji. Napiszcie hashtag na początku odcinka, czyli hashtag tajemnica, ja mam szybne serduszko. Dzisiejszy odcinek byłoby to niestety na tyle. Nie udało nam się, ale kolejnym razem myślę, że to zrobimy. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się mordeczki, do kolejnego odcinka już niebawem. Także nara!